Trzęsień ziemi w Watykanie. Kto krył kardynała? Raport o byłym kardynał. Theodorze McCarricku. Kościół czeka wstrząs. We wtorek 10 listopada zostanie opublikowany raport w sprawie byłego kardynała Theodora McCarrick-Cazusa, zdegradowanego przez papieża Franciszka i wydalonego ze stanu kapłańskiego za pedofilię. Taki dokument zostanie pokazany w Watykanie po raz pierwszy. Komentatorzy mówią o największej operacji przejrzystości za spiżową bramą. Bolesny, pełen gorzkich prawd, trzęsień ziemi dla Kościoła WUSA i dla Watykanu. Taki według nieoficjalnych doniesień ma być raport na temat wiedzy o czynach 90-letniego obecnie McCarricka i procesu decyzyjnego Stolicy Apostolskiej w jego sprawie. Dokument został sporządzony przez sekretariat stanu na polecenie papieża Franciszka. Ogłoszony zostanie po południu. Czy i kto tuszował informacje o przestępstwach McCarricka? Raport dotyczyć będzie kilku pontyfikatów, w trakcie których oskarżony o pedofilię i molestowanie dorosłych amerykański dostojnik zajmował kolejne prestiżowe stanowiska w Kościele katolickim aż do urzędu metropolity Waszyngtonu w latach 2000-2006. Przez długi czas był jednym z najbardziej wpływowych hierarchów Kościoła w Stanach Zjednoczonych. Watykaniści oczekują, że w dokumencie znajdą się odpowiedzi na kluczowe pytania, czy w Watykanie miało miejsce tuszowanie bądź lekceważenie doniesień na temat zachowania McCarricka i kiedy dokładnie zaczęto analizować sygnały o tym oraz komu zostały one przekazane i jaka była reakcja na nie. Stawiane jest też pytanie, czy doszło do zablokowania informacji, w wyniku czego nie dotarły one do kolejnych papieży. Należy spodziewać się wyjaśnień, jaką rolę odegrały dwie ważne watykańskie instytucje: Kongregacja do spraw biskupów, która doradza papieżowi w kwestiach nominacji, a także sekretariat stanu. Media podkreślają, że należy wyjaśnić, jak możliwe było to, że ktoś o tak mrocznym obliczu mógł osiągnąć tak potężną pozycję w Kościele. Pojawiają się przypuszczenia, że w raporcie mogą pojawić się nazwiska tych dostojników ZUS-a i Watykanu, w których miał wsparcie. Błyskotliwa kariera Theodora McCarricka. Urodzony w 1930 roku w Nowym Jorku, McCarrick rozpoczął wspinanie się po szczeblach kościelnej hierarchii w 1977 roku, gdy za pontyfikat u Pawła VI został mianowany biskupem pomocniczym w swoim rodzinnym mieście. Cztery lata później otrzymał na nominację na biskupa Metuchen, a potem był arcybiskupem Newark. W 2000 roku Jan Paweł mianował go arcybiskupem metropolitą Waszyngtonu, zaś w następnym roku nadał mu godność kardynała. Rezygnację z urzędu metropolity stolicy USA złożył z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego na ręce Benedykta XVI w 2006 roku. O molestowanie nieletnich kardynał Theodore McCarrick został formalnie oskarżony w 2018 roku, ale, jak wynika z ustaleń mediów, sygnały na temat czynów, jakich się dopuszczał, napływały do Watykanu już wcześniej. W cieniu wykorzystywania seksualnego dwa lata temu nagłośniona została sprawa zarzutów czynów pedofilii, jakich jeszcze jako zwykły ksiądz miał dopuścić się na początku lat 70. W Nowym Jorku. Przeprowadzone postępowanie w tamtejszej archidiecezji potwierdziło te doniesienia, a sprawę przekazano do Watykanu. W reakcji na to otrzymał on zakaz sprawowania posługi. W kolejnych miesiącach pojawiły się następne sygnały o czynach wykorzystywania, w tym napaści seksualnej w konfesjonale. Skandal rozszerzał się, a sprawy te zaczęły badać diecezje, w których dostojnik sprawował posługę. Wraz z tym skandalem rozpoczęła się głośna i burzliwa dyskusja w hierarchii kościelnej na temat tego, kto i od jak dawna wiedział o czynach McCarricka i czy były one umyślnie tuszowane. W lipcu 2018 roku papież Franciszek przyjął rezygnację emerytowanego metropolity Waszyngtonu z godności kardynała. Nakazał mu też życie w modlitwie i pokucie w odosobnieniu. Dostojnik zamieszkał w klasztorze w Kansas. Wszczęty w Watykanie jego proces kanoniczny zakończył się wydaniem przez Kongregację Nauki Wiary dekretu w lutym 2019 roku, w którym uznano go za winnego czynów wobec nieletnich i dorosłych wraz z obciążającą okolicznością wykorzystywania władzy. Franciszek uznał ten dekret za definitywny, w wyniku czego wydalił wtedy byłego kardynała ze stanu kapłańskiego.